Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kanale Krakowia Maraton. Dzisiaj jesteśmy w Sportoklinik, a moim gościem jest doktor nauk medycznych Michał Skowronek, ortopeda specjalizujący się w chirurgii kolana, stawu skokowego i stopy, leczeniu urazów sportowych, posiadający między innymi dyplom Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry, panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Maraton to ponad 42 km. Ogromny wysiłek, wyzwanie dla organizmu. Czy trzeba jakoś sprawdzić wydolność swojego organizmu przed podjęciem takiej decyzji? No, w przebiegnięcie maratonu, czyli tych 42 kilometrów, to niewątpliwie jest bardzo duży wysiłek dla organizmu. I tutaj są dwa aspekty. Bo Z jednej strony mamy taką wydolność krążeniowo-oddechową, a z drugiej strony Wydolność całego narządu ruchu, czyli ścięgien, czyli mięśni, prawda, i wiązadeł, które tworzą cały narząd ruchu. I tutaj bardzo ważny jest właśnie ten układ krążeniowo-oddechowy, bo tak jak kontuzja może nie być aż tak bardzo szkodliwa, ale może słyszała kiedyś pani redaktor o takich nagłych zgonach sercowych, prawda, które gdzieś tam się w mediach czasami pojawiają, i zwłaszcza to jest nagłaśniane, gdy mamy profesjonalnych biegaczy sportowców. Nawet dzieci trenujące intensywniej takie badania wykonują. Właśnie. Takie wykonują. Ja osobiście wykonuję takie badania u, u sportowców, którzy profesjonalnie uprawiają sporty, a do maratonów nie zawsze takie badania też są konieczne. Nie, nie zawsze się takie badania wykonuje. Właśnie to mówię głównie o układzie krążeniowo-oddechowym. Warto byłoby zrobić? Warto. W mojej ocenie warto, ponieważ osoby, które trenują bieganie, mogą mieć różnego rodzaju ukryte wady na przykład w zakresie serca, czy na przykład wady zastawkowe, czy wady w zakresie e, unaczynienia serca naczyń wieńcowych, prawda, czy jakieś kardiomiopatie, czyli zaburzenia w zakresie samego mięśnia sercowego i tego typu wady mogą być niewidoczne w przypadku e, małego obciążenia, czyli takich takich normalnych treningów na przykład do 45 minut do pół godziny czy do godziny przy małych obciążeniach, ale już po przebiegnięciu 42 km takie wady Mogło się już um, ujawniać. Także to jest um, bardzo ważne, że, żeby sprawdzić to właśnie przed, um, przed jakimś większym wysiłkiem, czy to serce jest prawidłowe, prawda, czy układ oddechowy jest prawidłowy. Um, profesjonalni sportowcy mają takie badania raz do roku, gdzie wykonuje się EKG, gdzie wykonuje się badania laboratoryjne, gdzie przeprowadza się takie badanie całościowe, fizykalne, wydolności organizmu. W przypadku, gdy są wątpliwości, robimy na przykład badania w obciążenia czyli EKG na przykład wysiłkowe, a jeżeli dalej mamy jakieś wątpliwości, to też wykonujemy na przykład echo serca, żeby sprawdzić, czy nie ma właśnie jakichś wad w zakresie serca. W niektórych dyscyplinach sportowych też są wymagane na przykład badania spirometryczne, czyli badania też, też płuc. Także wydaje mi się, że, że warto. I to jest jakby ta wydolność tego nasza krążeniowo oddechowa jest tutaj niezmiernie istotna i na to należy bardzo zwrócić uwagę. No i druga sprawa, no to mamy układ ten szkieletowo-mięśniowy, o którym powiedziałem, i ta wydolność tego naszych mięśni, ścięgien, ona też musi być prawidłowa, żeby przebiec 42 km, no bo nie robimy tego przecież wstając z kanapy i nie zapisujemy się na maraton, i od razu nie biegniemy, czyli żeby przebiec maraton, te ścięgna, przyczepy mięśniowe, przyczepy więzadłowe, one muszą być zaadaptowane do tak dużego wysiłku. Chyba też przygotowane odpowiednim treningiem, o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem. No, każdy, kto biega maratony, wie, jaka to jest ciężka praca, żeby przygotować się do maratonu. To jest wiele miesięcy treningów, to jest zaplanowane, to jest podzielone na pewne fazy, stopniowe zwiększanie tych treningów, także jest to, jest to bardzo istotne. My, jako Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, organizator Krakowa Maratonu, co sobotę, przypominam, zapraszamy na takie treningi biegowe o godzinie 10 spod sklepu biegacza w Krakowie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszych stronach internetowych. Panie doktorze, niewątpliwym atutem biegania jest jego bezkosztowość, to znaczy nie potrzebujemy zaplecza sprzętowego, wystarczy wyjść z domu, założyć buty i biec. Ale mm, każdy biegać może, tylko czy każdy powinien? No ja myślę, że sporty to każdy powinien uprawiać. No, według WHO, wytycznymi WHO jest trenowanie co najmniej trzy razy w tygodniu, i te treningi łączna suma czasu. Tygodniowego powinna wynosić między 2,5 godziny, a do, nawet do 5 godzin. Także jakby te wytyczne są jasne, no jest to jakoś przebadane. No Także każdy, każdy człowiek powinien być na swój w pewien sposób aktywny. No, bieganie, akurat, jest takim, takim sportem, który jest faktycznie, jak pani redaktor powiedziała, bardzo dostępnym. Dla nas, ponieważ potrzebujemy w zasadzie strój sportowy, buty, wychodzimy i w 45 minutach czy w godzinie możemy się zamknąć i wrócić do, do domu po takim treningu. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych do tego sprzętów. Także, także generalnie każdy powinien biegać, ale też, to już wspomniałem wcześniej, też bieganie może nie być dla każdego, tak? bo, 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 bo takie jest pytanie. Osoby, które na przykład bardzo są obciążone sercowo, prawda? Czy krążeniowo, czy mają niewydolność krążenia, no to takie duże wysiłki są po prostu przeciwwskazane, czy osoby, które na przykład mają jakieś choroby płuc, prawda, czy jakieś astmy powysiłkowe i tak dalej. Także które mogą wpływać generalnie jakby na samopoczucie pacjenta i na jego zdrowie, no to w takich przypadkach są przeciwwskazane. A w każdym innym przypadku generalnie można biegać, można uprawiać każdy sport, można też dostosować obciążenie do takich możliwości, jakie się ma. Można biegać 40 minut, można 2 godziny, można pół godziny, można też pływać można biegać, jeżeli się nie da. A z punktu widzenia samego narządu ruchu, to w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń, yy, chyba że pacjenci są po jakiś, sportowcy, zawodnicy są po jakichś ciężkich zabiegach rekonstrukcyjnych, na przykład na kończyny dolnej, gdzie jest przeciwwskazane takie, z punktu widzenia ortopedycznego, taki, taka dyscyplina sportowa, to można zamienić na inną, ale mamy na przykład pacjentów, którzy są na przykład po amputacjach e, nogi i świetnie sobie radzą, biegają, uprawiają e sporty i jest to, jest to możliwe, także tutaj głowa najważniejsza, głowa najważniejsza także można takie rzeczy Robić, jeżeli tylko się chce. Ostatnio na przykład miałem pacjenta, który też po amputacji nogi zaopatrzony w, 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 w protezę chciał jeździć na nartach, także dobraliśmy mu ortezę i, i jeździł na nartach, także wszystko jest możliwe. No tak, to jest klinika, która specjalizuje się w leczeniu sportowców, w leczeniu urazów sportowych. Czy te ostatnie często zdarzają się biegaczom? Urazy sportowe są akurat z tych wszystkich dyscyplin sportowych, do których mamy jakby dostęp, które są popularne, tak jak piłka nożna czy, czy, czy na to akurat bieganie jest najmniej kontuzyjnym Najmniej kontaktowym sportem. Najmniej kontaktowym, tak. Tu nie ma innego czynnika ludzkiego takiego, że, że ktoś nam może podciąć nogę, można się przewrócić. Także te same takie urazy są stosunkowo rzadko, rzadkie. Zazwyczaj one dotyczą stawu skokowego, okolicy stopy, czyli dochodzi na przykład do skręcenia stawu skokowego podczas biegania, zwłaszcza u ultramaratonistów górskich czy w ogóle biegaczy górskich, tak, gdzie, gdzie to podłoże jest niestabilne, także to może dojść do skręcenia właśnie jakiegoś stawu, na, najczęściej jest to staw skokowy albo na przykład stawu kolanowego, no, albo po prostu upadek, który też się, też się może y, związać z kontuzją. No i gru, druga taka grupa y, dolegliwości czy też y, urazów, to są takie urazy, które, do których bardzo dochodzi powoli, to znaczy na przykład może dojść do zmęczeniowego złamania. Często są takie złamania jak kości śródstopia, tak, czyli długie biegi, czy marsze w długim okresie czasu mogą powodować takie zmęczenie, zmęczeniowe złamania. E, na przykład też kości piszczelowe, albo na przykład szyjki kości udowej. Także takie rzeczy też się, też się mogą zdarzyć. Czy organizm zdarzyć. daje nam jakieś sygnały, że coś tam się dzieje niewłaściwego? Kiedy ból. warto się zgłosić? Ból, ból, tak. tak. To, jest, to jest taki sygnał, że e, w zasadzie każdy pacjent, który przychodzi do nas, no to dlatego, że go coś boli, tak? No i teraz jakby naszym zadaniem jest to, żeby zdiagnozować Dlaczego boli, tak? Jaka jest przyczyna tych dolegliwości bólowych? Czy to jest na przykład właśnie zerwanie uszkodzenie jakiegoś więzadła, no i co czy na, należy zrobić, jakie wdrożyć leczenie, czy to są na przykład jakieś tam zmiany przeciążeniowe. No, te zmiany przeciążeniowe podczas biegania one są bardzo częste. Tak patrząc na organizm cały, no to głównie ubiegaczy mamy do czynienia z przeciążeniami, z dolegliwościami w zakresie kończyn dolnych, prawda? No bo one tutaj tutaj są najbardziej, e, biorą, największy biorą udział w, w, tym, w, tym, w tym sporcie. I mogą być to dolegliwości na przykład okolicy stawu biodrowego, tak? czyli na przykład dolegliwości okolicy krętarza większego, gdzie się przyczepiają mięśnie pośladkowe, czyli e, pubalgi sportowe, tak? czyli dolegliwości bólowe okolicy spojenia łonowego, tam gdzie przyczepiają się mięśnia przywodzicieli uda, mięśni prostych brzucha. E, mogą być to dolegliwości ze, z zakresu stawu kolanowego, mogą być to y, przeciążenia w zakresie chrząstki, czyli tzw. Tak chondromalacja, która też jest. Y, Często bardzo spotykane u biegaczy dolegliwości ze strony na przykład wiązadła rzepkowego, czyli tak zwane kolano skoczka, dolegliwości ze strony na przykład powięzi szerokiej uda. Prawda? Bardzo często ci, ci biegacze zgłaszają się do nas z takimi, z takimi dolegliwościami. Idąc niżej, no to mamy też podudzie, jest tak zwany shin splints, czyli zmiany przeciążeniowe w zakresie mięśni, powięzi podudzia i to jest taki charakterystyczny ból przedni podudzia, który właśnie jest związany z długotrwałymi, długotrwałymi treningami biegowymi. No i to, co jeszcze wcześniej powiedziałem, czyli staw skokowy, stopa, gdzie mogą powstawać właśnie te czy złamania zmęczeniowe, czy entezopatie, czyli takie zmiany przeciążeniowe w zakresie, w zakresie różnych przyczepów ścięgien. No i takim chyba najczęstszą patologią właśnie w zakresie przyczepu, ścienie, no to jest na przykład ścięgno achillesa, prawda? To tutaj ta, 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 ta Najbardziej te, znane. Najbardziej znane i najczęściej pacjenci z, zwracają się tutaj do nas właśnie z tymi zmianami przeciążeniowymi w zakresie ścięgien to jest ścięgno achillesa, które, którego może dotyczyć to części centralnej albo części dystalnej. No i my to diagnozujemy, no i następnie należy wdrożyć odpowiednie, odpowiednie leczenie. Właśnie, jakie możliwości daje obecnie medycyna sportowa biegaczom, jeżeli już coś się wydarzy, co możemy zaoferować? No, czy, no tak, no najważniejsza to jest prewencja oczywiście, także to, to, to jest jakby najważniejsza rzecz, żeby się odpowiednio przygotować do takiego, do takiego biegu, no a jeżeli już dojdzie do kontuzji, no to w naszych rękach są w zasadzie dwie możliwości leczenia. Jedno to jest leczenie nieoperacyjne, jedno to jest le leczenie operacyjne. Jeżeli są wskazanie na przykład do leczenia operacyjnego, czyli mamy potencjalnie uszkodzone jakieś wiązadło na przykład w stawie skokowym, na przykład wiązadło strzałkowo skokowe przednie, które będzie wymagało leczenia, czy, 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 czy wiązadło krzyżowe w kolanie, czy jakieś inne po, po urazie, no to wtedy planujemy zabieg, wykonujemy badania obrazowe, wykonujemy rezonans magnetyczny takiego, takiego stawu, czy tam tej, tej, tej części ciała, gdzie, gdzie będziemy leczyć. No i pacjenta wtedy kwalifikujemy już do leczenia operacyjnego. W przypadku leczenia nieoperacyjnego, no to główną rolę tu w zasadzie yy, yy, główną rolę za, za leczenie już już przejmują yy rehabilitanci. No właśnie, bo tak? sportoklinik to nie tylko lekarze ortopedii, ale też szerszy zespół. No tak. Yy, w, moim zadaniem, czy lekarza, jest zbadać pacjenta, zdiagnozować, zakwalifikować do takiego albo innego leczenia, czyli operacyjne, nieoperacyjne. No i że operacyjne, no to już my wtedy przejmujemy już dalsze. Dalsze leczenie zajmuję się pacjentem, ale jeżeli to ma być leczenie zachowawcze, no to już przekazujemy pacjentom rehabilitantów. no I moją rolą jest kontrolowanie co 4-6 tygodni, jakie są postępy rehabilitacji, czy ewentualnie nie można czegoś wdrożyć jeszcze innego prawda, do, do, do leczenia. Także to leczenie operacyjne to jest głównie rehabilitacja, a z naszej strony jest to, jest to, jest to kontrola. No z takich rzeczy, które jeszcze można no są różnego rodzaju jeszcze iniekcje, które podajemy, do, czy dostawów, czy czy w miejsce przyczepów ścięgien jest tak zwana medycyna regeneracyjna, czyli podawanie czy białek autogennych, czy osób bogatopłytkowych. Jest wiele różnych sposobów, gdzie możemy wpłynąć także jeszcze dodatkowo, nie tylko rehabilitacyjnie na, na takie naleczenie. To są tak już bardziej inwazyjne poprzez podawanie różnego rodzaju preparatów, czy dostawo kolanowego, skokowego, czy w miejsce właśnie przyczepu tych ścięgiń, czy więzadeł. Panie doktorze, po jakim czasie od kontuzji można wrócić do biegania? No jest to bardzo indywidualne, to zależy od tego z, z jaką kontuzją mamy do czynienia i, i jaki to był uraz, prawda? Jeżeli mamy uszkodzenie w zakresie jakichś wiązadeł kolana, czy stawu skokowego i na przykład pacjent wymaga leczenia operacyjnego, no to ten powrót jest bardzo długi. My znamy biologię, mamy wiele badań dotyczących regeneracji się tkanych, czyli regeneracji wiązadeł, czy wiemy, jak długo się kości zrastamy i to można w pewien sposób przewidzieć. Na przykład po rekonstrukcji, nie wiem, krzyżowego przedniego, czy po zabiegu na, na, na stawie skokowym rekonstrukcji wiązadła stawu skokowego, no to wiemy, że te wiązadła one są już w pełni wydolne. Ten, ten, te przeszczepy, które my stosujemy już ten po, po, po leczeniu operacyjnym, one są już wgojone. Tylko pytanie, czy cały narząd ruchu, czy to, co otacza te wiązadła, jest przygotowane do? Powrotu do sportu. Czy mamy sprawne mięśnie, czy mamy sprawne ścięgna, tak? czy mamy prawidłową y, y, siłę mięśniową, czy mamy prawidłową proprocepcję, czyli czucie głębokie w zakresie, y, zakresie y, więzadeł i y, ścięgien i mięśni, kończyn dolnych. I to jest jakby bardzo ważne. W Sportoklinik stosujemy takie badanie, które nazywa się back in Action. Back in action jest to szereg badań, które wykonuje pacjent po urazie, na przykład 4 miesiące albo pół roku po, po takim urazie, i my sprawdzamy, czy on może bezpiecznie wrócić właśnie do tego sportu. Wykonuje ten szereg badań, na pacjencie umieszcza się specjalne takie sensory, które wykonuje ćwiczenia. Te sensory później są podpinane do komputera i te informacje z, z, z tego ruchu pacjenta są przekazywane do programu komputerowego. I później te dane, które są sczytane, one są analizowane przez nas. Mamy referencyjną grupę 500 zdrowych Sportowców, którzy są w grani do tego programu i wykonywali wcześniej te same ćwiczenia. Czyli potencjalnie osoba, która będzie chciała wrócić do sportu musi osiągnąć co najmniej 90% średniej tej grupy referencyjnej. Jeżeli ci pacjenci nie osiągają takiego wyniku, wtedy oni wracają do treningu motorycznego, do przygotowania, do wzmocnienia, wiedząc oczywiście, że staw czy dana tam część kończyny już jest praktycznie zdrowa z punktu widzenia ortopedycznego ale jeszcze z, z punktu widzenia przygotowania motorycznego często pacjent nie jest gotowy do powrotu sportu. U jednego to jest 4 miesiące, u drugiego 6, a u innego na przykład to będzie 8 albo miesięcy albo 12 miesięcy. Także także ten bacination nam daje taką bardzo jasną i konkretną odpowiedź, czy ja mogę bezpiecznie wrócić i czy mam duże ryzyko kontuzji czy nie. I, i właśnie takimi między innymi metodami posługujemy się w ocenie powrotu do sportu. Czyli mamy naprawdę wiele możliwości, a żeby uniknąć jakichkolwiek Kontuzji. Musimy pamiętać o tym przygotowaniu, o rozgrzewce. Czy to jest ważne, kluczowe? No, oczywiście, że tak. No, nikt nie podchodzi do maratonu bez odpowiedniego przygotowania, bez, bez rozgrzewki. No, zresztą przed każdym treningiem taką rozgrzewkę należy wykonać, należy przygotować się, być też dobrze sprzętowo zaopatrzony w postaci odpowiednich butów, prawda? Do, Właśnie, do biegania. Właśnie te buty są istotne. Wydaje się, że, że, że można wyjść z domu i powiedzieć. Biegać, ale można też sobie zrobić krzywdę, niewłaściwym. No stopa jest bardzo skomplikowanym narządem. Mamy tam bardzo wiele kości, więzadeł i ruchów, które dokonują się w tych stopie, No i też każdy ma inną stopę. Mamy stopy, które będą bardziej takie supinujące, czyli bardziej wydrążone. Mamy pacjentów, sportowców, którzy mają płaskostopia, gdzie są te stopy bardziej pronujące, mamy neutralne stopy i ten dobór obuwia jest bardzo istotny. No i teraz, jeżeli kupujemy nawet buty, to w sklepach obuwniczych, sportowych, takie wstępne badanie stóp się robi, ocenia się i dobiera się takiego buta właśnie, który będzie pasował do danej stopy. No jeżeli nie da się tego obuwiem osiągnąć, no to stosuje się wkładki, wykonuje się badanie stóp, takie badanie komputerowe i do, dobiera się indywidualnie taką wkładkę, tak żeby ta stopa się prawidłowo ustawiała. No i tak pacjentowi oczywiście sportowcowi będzie się na pewno lepiej uprawiało ten sport i też będzie mniejsze ryzyko ewentualnych potencjalnych kontuzji. By te najpoważniejsze interwencje nie były potrzebne, ale jeżeli już zdarzy się odpukać jakiś wypadek, to warto wiedzieć, gdzie szukać specjalistycznej, sprawdzonej pomocy. My jako Krakowia Maraton postawiliśmy na SportoKlinik, którą znajdą Państwo w pasażu Stadionu Krakowia w Krakowie oczywiście, przy ulicy Kałuży i w sieci na www.sportoklinik.pl. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.